Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność po raz kolejny gościć Państwa w swoich domowych progach w ramach naszego cyklu Masz Prawo, opowiadającego Państwu o tym, jakie macie prawa, możliwości, obowiązki, o aspektach prawnych, zmianach, trendach itd., itd. Mówię naszego, ponieważ organizatorem tego cyklu jest Stowarzyszenie OWU, z którym ja z kolei mam wielką przyjemność i zaszczyt współpracować. A ja nazywam się Tomasz Palak, jestem radcą prawnym i wraz z koleżankami, kolegami właśnie z tymi prawnymi aspektami Państwa oswajam. Tym razem chcielibyśmy porozmawiać z Państwem o czymś, co mamy ostatnio wrażenie, że zyskuje drugie życie. O tym, że część z Państwa odczuwa potrzebę popandemiczną, chyba możemy już mówić, że popandemiczną, miejmy nadzieję, żeby ich działalność wylądowała w internecie, przeniosła się w internecie, ich na przykład sprzedawanie poszczególnych drobiazgów, niekoniecznie w roli firm, tylko po prostu jakieś rękodzieło, nawet na działalności nierejestrowanej, nawet w ogóle bez działalności na innych zasadach, ale tak czy inaczej sprzedawanie swoich produktów czy usług przez internet, a jednocześnie pojawiają się cztery litery, które dość mocno odstraszają część z Państwa od tego typu działań. Te cztery litery brzmią RODO. I pomimo, że RODO jest z nami już od co najmniej 4 lat, zależy jak liczyć, ale powiedzmy, że datą graniczną był maj 2018 roku, no to już co najmniej od 4 lat jest to RODO z nami. Pomimo tego, że były jakieś tam próby na początku mniej lub bardziej paniczne, z reguły niestety bardziej dogrania się do tego RODO, nie zawsze jest to zrobione w ogóle, albo nie zawsze jest to zrobione dobrze, a często Państwo w międzyczasie podjęliście takie decyzje o tym, że trzeba się RODO zająć, albo że trzeba uwzględnić drogę sprzedaży swoich usług czy produktów przez internet i posiadać stronę internetową i tak dalej, i tak dalej. I zdarzyło nam się kilka razy, że tak powiem, pod rząd i to też było motywacją naszej decyzji o tym nagraniu, które Państwo w tej chwili oglądacie. Zdarzyło nam się kilkukrotnie właśnie zetknąć z sytuacją, w której ludzie mówią, no ja wiem, ja słyszałem o tym RODO, ja zajmę się tym, zająłbym się tym, ale nie wiem jak zacząć, nie do końca wiem jak to ugryźć. Jakie powinny być pierwsze kroki, więc motywem przewodnim dzisiejszego naszego spotkania właśnie będzie to, jak RODO ugryźć, jakie powinny być pierwsze kroki, jak zacząć, zwał jak zwał, w jakich, zostajemy przy tym słowie krokach, etapach, należałoby to zrobić. Ja zostałem przez załogę, pół żartem, pół serio mówiąc, wyznaczony ze względu na to, że ja sam swego czasu szkoliłem naszą załogę z RODO i dysponowałem wówczas liczną pulą intrygujących w jej ocenie przykładów z różnych firm, z różnych organizacji, tego w jaki sposób te rodowite, nazwijmy to pół żartem, pół serio, tematy były ogarnięte lub właśnie nie były i co należało tam porządnie zrobić. I o tym właśnie warto, żebyście Państwo wysłuchali i liczymy, że to będzie taki dobry punkt wyjścia do naszej rozmowy ewentualnej, indywidualnej albo do Państwa już samodzielnych kroków doprowadzających niejako do tego, że będziecie swobodniej się czuli i mniej RODO, krótko mówiąc, obawiali. No więc proszę Państwa, jakie tutaj warte są wykonania kroki? Może nie będę ich wymieniał w tej chwili, żeby Państwu nie namieszać, tylko wymienię je pod koniec naszego nagrania. Natomiast zacząć należy od czegoś, co profesjonalnie można by określać mianem audyt, a mniej profesjonalnie i bardziej może dla Państwa przystępnie określić można po prostu mianem rachunku sumienia. Ten rachunek sumienia sprowadza się do tego, jak wygląda stan obracania danymi osobowymi w Waszej organizacji w tej chwili.
jak to, na czym stoicie, jeśli mogę tak powiedzieć. I czy nie warto tutaj dokonać jakichś modyfikacji, ale o tych modyfikacjach za moment, bo jak pewnie Państwo się domyślacie, jest to krok kolejny. Najpierw zatem ta analiza. Zakładam, że w większości przypadków nasze spotkanie dzisiejsze oglądacie Państwo nawet nie mając w ogóle żadnej sformalizowanej działalności, albo mając jakąś taką niedużą, jednoosobową. Pewnie, tak jak mówię, większość z Państwa oglądających nie reprezentuje tutaj jakichś organizacji posiadających setki pracowników, bo te organizacje już raczej te rachunki sumienia sobie zrobiły, między innymi z moją pomocą, ale zasada wbrew pozorom tego rachunku sumienia nie zmienia się tak bardzo i przykłady, które może podam z organizacji właśnie liczących setki członków załogi, będą dla Państwa tutaj równie dobre być może. Patrzymy zatem na dobry początek, jakie mamy dane osobowe, jakie w ogóle dane osobowe do nas trafiają. Najczęściej w praktyce są to 4-5 grup danych. Są to klienci, ci, którymi się zajmujemy w tym momencie, ci, którym wysyłamy swój wisiorek, ci, dla których świadczymy usługę hydrauliczną, więc mamy ich adres itd., itd. Druga grupa to potencjalni klienci, czyli ci, którzy w nomenklaturze marketerów nazywają się leadami, w nomenklaturze bardziej staropolskiej nazywają się zapytaniami, czyli ci, którzy jeszcze nie zostali klientami, ale na przykład mówią, no dzień dobry, nazywam się tak i tak, chciałbym wycenę usługi polegającej na stworzeniu projektu budowlanego domu. I tak dalej, i tak dalej. Kolejna grupa, częsta w organizacjach, jeśli się zdarza, to pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy i tak dalej, czyli ci, z którymi działamy, ale nie ci, którzy są klientami, tylko ci, z którymi pracujemy, ci, którzy są naszymi jakimiś podwykonawcami, ci, którzy nam dostarczają na przykład produkty, bo my robimy pierścionki, a oni nam dostarczają do nich koraliki i robią to regularnie, cyklicznie i tak dalej. No i analogiczna do grupy potencjalnych klientów i klientów, grupa potencjalnych pracowników i potencjalnych kontrahentów dla grupy pracowników i kontrahentów. Czyli ci wszyscy, którzy na przykład wysłali do nas CV, którzy zaoferowali nam, że w jakiś sposób będą nam dystrybuować określone treści, produkty itd., itd. Piąta grupa, najpopularniejsza, to jest odbiorcy jakiejś stałej komunikacji marketingowej, czyli w praktyce bardzo często jest to po prostu newsletter i te grupy niejednokrotnie się dzielą na jakieś podgrupy i tak dalej, tym Państwa tutaj zanudzać nie ma sensu, ale to jest dobry punkt wyjścia do pewnego rachunku sumienia, jakie typy osób w ogóle są przez nas przetwarzane. Następnie zastanawiamy się nad tym, jakie dane tych osób zbieramy. Jeśli jesteśmy, wrócę do tego przykładu, tym hydraulikiem i odwiedzamy te osoby pod ich adresami domowymi, no to dysponujemy ich adresami domowymi. Jeśli to jest tylko newsletter, no to dysponujemy tylko mailem. Jeśli na przykład komuś coś wysyłamy, wrócę znów, będę się posługiwał w miarę możliwości przykładami, do których już użyłem. Czyli wysyłamy te pierścionki. Jeśli wysyłamy do domu, no to mamy adres domowy. Jeśli do paczkomatu, to niekoniecznie. Da się to tak zrobić, żeby ich nie mieć. I tak dalej, i tak dalej. Te sytuacje mógłbym mnożyć. Ten rachunek sumienia spowoduje, że mamy już jakieś uporządkowanie tego, jakie dane posiadamy, w jakiej sprawie, jeśli mogę to tak nazwać, i na ile oceniamy, że jest to warte w tym kontekście uwagi. Następna rzecz to jest zastanowienie się, z kim się nimi dzielimy. To może być w praktyce. Ja znów będę Państwu podawał najpopularniejsze przykłady po to, żebyście nie musieli wymyślać koła od nowa, jak to się mówi, tylko trochę, żeby Was nakierować. Z kim dzielicie się danymi? Ze swoją księgowością, z ubezpieczycielem, z podwykonawcą, z innej beczki, na przykład z Microsoftem, Googlem, Dropboxem, bo używacie tego typu narzędzi. Może z Facebookiem, bo na przykład wrzucacie adresy mailowe, żeby stworzyć tak zwaną grupę podobnych osób. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie Państwo już, do czego tutaj dążę. I myślę, że wyobrażacie sobie,
jak o to też należy zadbać. I te wszystkie rzeczy, które mówię, oczywiście warto sobie spisać, bo to właśnie jest pewna formuła ogarnięcia RODO, żeby to mieć nie w głowie, nie w pamięci, bo tak naprawdę to jest bardzo zawodne, tylko na tej nie będzie jednej kartce, choć w praktyce pewnie zajmie to nieco więcej niż jedną. Wówczas zastanawiamy się nad tym, jak tych danych pilnujemy, jak długo je trzymamy. Może zacznę od tego, jak długo je trzymamy. Jak długo trzeba trzymać dane na przykład klientów? No tak długo w praktyce, jak będą chcieli ewentualnie mieć do nas jakieś, mówiąc wprost, pretensje. Czyli jest tutaj kwestia przedawnień, roszczeń, na przykład z tytułu sprzedaży czy z jakichś innych. Jak długo na przykład trzymamy dane z faktur, jeśli je wystawiamy? No to wynika z ustaw o rachunkowości, więc tutaj nie trzeba według daty. Jak długo trzymamy dane z newslettera? No aż ktoś się wypisze. Tylko trzeba też to uporządkować, tak? Jak zabezpieczamy te dane? No więc na przykład jeśli wysyłamy newsletter przy pomocy jakiegoś zewnętrznego oprogramowania, no to mamy je zahasłowane zapewne. Jeżeli ktoś odzywa się do nas na maila, żeby zostać klientem, no to ten mail też pewnie jest zahasłowany, komputer również i tak dalej, i tak dalej. Tylko znów, Państwo w dużej mierze to zapewne wiecie. Jest to dla Was intuicyjne. A jednak trzeba to po prostu ułożyć, spisać, zrobić tutaj audyt sumienia. Może zastanowić się, czy dzielimy się, czy nie trzeba poodcinać jakichś dostępów wewnątrz załogi, jeśli jakąś posiadacie, bo na przykład ktoś nie potrzebuje mieć dostępu do określonych danych klientów, a ktoś inny je ma i tak dalej. No i tutaj często pojawiają się jakieś grzeszki, bo na przykład okazuje się, że archiwum danej organizacji jest w publicznie dostępnej piwnicy. Taką miałem sytuację, że organizacja ma dwa oddziały, między którymi krążą dokumenty przy pomocy taksówek i nikt tak naprawdę nie wie, czy te dokumenty trafiają, bo nikt nie robi rachunku sumienia, ile tych dokumentów wychodzi, a ile dochodzi do drugiego oddziału, czy ktoś tam nie nabroił czegoś po drodze. Bo może się okazać, że wchodzi się do organizacji, a tam poczta leży na wierzchu i można się dowiedzieć, też mi się tak zdarzyło, że dany członek załogi jest alimenciarzem niepłacącym, tak? I tak dalej, i tak dalej. Sytuacje można tu by mnożyć. Mógłbym następne 2-3 godziny Państwu opowiadać swoje wspomnienia i przykłady tego, jak było to w organizacjach nabrojone i jak ja się przydałem jako człowiek z zewnątrz, który mówił: no, nie wystarczy mi tutaj odpowiedź, której udzielacie najczęściej, czyli to już tak było, jak przyszedłem do pracy i tak jest od zawsze w tej organizacji, tylko zadający takie głupie pozornie pytania, ale aż do skutku, który okazuje się niejednokrotnie być właśnie taki nieostateczny i przydatny dla osób, które są odwiedzane, żeby je jednak trochę ułożyć. Czy nie zbieracie za dużo danych, czy nie trzymacie ich za długo, czy na pewno to ma sens, że dzielicie się z tą osobą, czy naprawdę trzeba to przewozić taksówkami, czy nie przydałaby się tutaj szuflada, a tutaj niszczarka, czy i tak dalej, i tak dalej. To jest, ja podaję to Państwu na przykładzie właśnie takiego audytu, gdzie pojawia się ktoś z zewnątrz, czyli z ja i ze swoich doświadczeń, gdy pojawiają się z zewnątrz w dużych organizacjach, ale żeby było jasne, wy, tak jak mówię, spodziewam się, że większość z Was wysłuchuje tego naszego spotkania raczej reprezentując małe organizacje albo dosłownie tylko siebie samych. No i w tych sytuacjach nie ma takiej aż ogromnej konieczności osoby z zewnątrz. Nie zaszkodzi, ale jest to równie dobrze do przemyślenia samemu na zasadzie: no dobrze, to ja to robię. Tak, tutaj, oj, tutaj w sumie ten komputer to nie ma hasła. Albo oj, gdyby ktoś mi tu wszedł do biura z ulicy, to mógłbym może trochę za dużo tego nazbierać. Albo właściwie po co ja nadal trzymam od 20 lat dane osób, u których byłem jako hydraulik lata temu. Po co mi to, a tylko gdybym to zgubił, to będę miał kłopoty. Właściwie po co ja trzymam dane adresowe osób, do których wysłałem pierścionek, skoro i tak wysyłałem paczkomatem. Właściwie po co trzymam to tyle czasu, skoro mogło się to już dawno to roszczenie z tytułu sprzedaży przedawnić i nie spodziewam się tutaj żadnych pretensji. Noże i tak dalej. Tutaj Państwu przykłady, tak żeby trochę Was nakierować, uświadomić i mniej więcej mam nadzieję, że już sobie to wyobrażacie, jak winno wyglądać. Następna rzecz, wynikające właśnie, powiedziałbym, z tego rachunku sumienia, tudzież audytu, spowodowanie, że nastąpią w Waszej organizacji jakieś konkrety, jakieś procedury. Myślę, że słowo procedury, mimo że wiele osób za nim nie przepada, będzie tutaj słowem najtrafniejszym. Proszę pozwolić, kieruję ten komunikat do tych z Państwa, którzy nie przepadają. Proszę pozwolić, że jednak przy nim pozostanę. A więc procedury na zasadzie: okej, najlepszym tutaj rozwiązaniem będzie
żeby jednak zaprzestać zabawy w taksówki. Ok, nie będziemy przyjmować listonosza tak, że to wszystko leży w rozsypce i każdy może to przeczytać, tylko będziemy go przyjmować nieco głębiej albo nieco później, albo natychmiast chować te rzeczy, które on przyniósł do szuflady. Ok, mamy tutaj procedurę, że po 6 latach te rzeczy zostaną przez nas usunięte, skasowane. Mamy tutaj procedurę, że stanie się to, to, tamto i tak dalej. Mnożyć, mnożyć, mnożyć. Mógłbym tutaj te liczne w mojej ocenie i warte dla Państwa uwagi przykłady. Najbardziej kluczowe jednakże jest to, żeby po pierwsze spisać to, bo znowu życzę tego Państwu, żeby ten powód Państwa dotyczył, czyli że organizacja się rozrasta i nie wszystko może powinno pozostać w głowie twórcy i będziecie mieli, życzę tego, załogę, która powinna te procedury również znać, a poza tym mimo wszystko pamiętajmy o tym, że głowa to jest zawodne miejsce i na pewno gdyby odpukać trafiła się Państwu jakaś kontrola ze strony urzędu i mówienie, że wszystko mamy w głowie, może się okazać, że od słowa do słowa nie jest to takie spójne, jak w głowie się wydawało. Lepiej to spisać. Nie musi to następować w jakiś szalenie, jak to nazwać, prawniczy sposób. Ja nawet odradzam niejednokrotnie takie przeprawniczenie tego komunikatu, żeby nie był zniechęcający do czytania, tylko żeby był jasny dla wszystkich i po prostu przejrzyście czytelny i doprowadzający do tego, że jakby wiemy, na czym stoimy, tak? Więc tutaj nie mamy ryzyka, jeśli mogę to tak nazwać, że ktoś się zniechęci, tak jak no, przykładowo ma to miejsce w kontekście komunikatów odnośnie BHP, które wiem, że wiele osób w organizacjach po prostu, mówiąc potocznie, odpuszcza, bo nie mają w ogóle już ochoty, potrzeby ich czytać, bo wiedzą, że to jest od A do Z bezsensowne, tak? Przyda się tutaj jeden dokument odrobinkę bardziej sformalizowany w formie tabelki najczęściej i o nazwie, proszę wybaczyć, nie za wpadającej w ucho, ale już trudno, o nazwie rejestr czynności przetwarzania. Rejestr czynności przetwarzania. Ten dokument to jest w gruncie rzeczy wpisanie w tabelę tego, co powiedziałem Państwu wcześniej, czyli jakie mam dane. Klienci, potencjalni klienci, pracownicy, potencjalni pracownicy, kontrahenci, potencjalni kontrahenci, newsletterowcy i tak dalej, i tak dalej. Jakie rodzaje danych tam zbieram? Klientów, no imię, nazwisko, adres. Pracowników, o, bardzo dużo. Imię, nazwisko, adres, żona, dzieci, niejednokrotnie, bo jakiś tam fundusz pracowniczy się pojawi, czy coś takiego. Dane, które pobieram, bo nie wiem, daję kartę, Multisport, czy LuxMeda i tak dalej, i tak dalej. No, można by tutaj mnożyć. Newsletter, no pobieram tylko maile. Następna rubryczka tabelki. Ile czasu trzymam te dane? Rozmawialiśmy o tym już dzisiaj. Tyle, 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 tyle. To krócej, to dłużej. To aż się wypiszę z newslettera, to tyle, ile każe mi kodeks pracy, to tyle, ile każe mi ustawa o rachunkowości. Mnożę, mnożę Państwu przykłady. W jaki sposób je zabezpieczam? W taki, taki, taki. Tu jest hasło, tu jest zablokowane, tu jest to, tu jest tamto, tu jest to. Czy dzielę się z kimś? Dzielę, nie dzielę, z kim, dlaczego, czy z zagranicą, bo tutaj wkracza też temat zagranicy. Proszę pamiętać, że RODO jest regulacją unijną, więc jakieś Niemcy, Francja, Finlandia to nie będzie w tym rozumieniu zagranica, ale już na przykład przypominam Wielka Brytania, owszem, czy ci, z którymi w praktyce często się dzielimy, czyli Stany Zjednoczone, wszelkie Microsofty, Google, Facebooki, Dropboxy, Amazony, Netflixy, to już jak najbardziej dotykać nas może i powodować, że będzie to dla kogoś pożyteczne, tak? No i mamy tutaj do czynienia z tym, że wskutek powstania tych procedur, tego rejestru, mamy jakąś tam dokumentację RODO, aczkolwiek sam Urząd Ochrony Danych mówi, że to nie ma być tak, że to jest dokumentacja na zasadzie wrzućmy do gablotki, wrzućmy do szuflady i RODO zrobione. Nie, nie, nie. To ma być, nazwijmy to, żyjące, wieczne, przydatne, pożyteczne i przede wszystkim bieżące i nie tworzone na zasadzie z głowy. Mamy tutaj te szablony, proszę, ja czasem tak mam na szkoleniach, że ktoś mi mówi, dobra, niech pan tu nam nie gada, daje te szablony, uzupełnimy te szablony i mamy temat z głowy. To nie do końca w ten sposób wygląda i powinno wręcz wyglądać, a mówiąc wprost, nie powinno. Kolejny krok dla części z Państwa jest krokiem do ominięcia. Mam na myśli tych z Państwa, którzy rzeczywiście w istocie reprezentujecie tylko samych siebie, gdy słuchacie tego naszego dzisiejszego spotkania i macie, nie macie, krótko mówiąc, osób w załodze, które trzeba by z tymi zmianami w jakiś sposób oswajać. Tak? Czyli chodzi mi o to, o krok, który najprościej określiłbym mianem szkolenia,
choć nie jest to może najbardziej wpadające w ucho sformułowanie i wielokrotnie będzie to sformułowanie odstraszające wręcz, no ale nie szukajmy na siłę lepszych nazw, po prostu jest to spotkanie z osobami będącymi członkami tej załogi i to spotkanie na celu ma mieć to, żeby one wiedziały, że jakaś ta zmiana dzieje się, następuje. Żeby doszło do tego, że one wiedzą, no teraz jednak będzie szuflada, teraz kasujemy po takim dniu, teraz następuje to, to, to i to, więc niech tutaj dla Państwa będzie jasne, że poszczególne osoby również powinny wiedzieć, że te zmiany wskutek rachunku sumienia się zadziały i ten rachunek sumienia był tutaj drogą do tego, żeby spowodować, że jednak coś nie poszło tak jak dotąd miało iść i że nastąpiły jakieś zmiany, dlatego też jak już Państwo widzicie, mam nadzieję, odżegnuję się tak od słowa szkolenie, bo słowo szkolenie, zwłaszcza szkolenie z RODO, wielu osobom kojarzy się tak na zasadzie ogromnego skomplikowania, zarzucania przepisem na zasadzie o RODO, ustawa, rozporządzenie, Unia Europejska, paragraf 7, aż się odechciewa tego słuchać, wiem o tym. Dlatego bardziej szkolenie, łamane spotkanie mówiące, słuchajcie, po staremu było tak, po nowemu robimy tak, po staremu było tak, po nowemu robimy tak i to jest nasz potencjalnie cel na osiągnięcie tego, że owo RODO będzie jakieś tam oswojone. I krok kolejny to jest stworzenie sobie, albo może powiem w ten sposób, to co w tej chwili się stało, te trzy kroki, rachunek sumienia, audyt, stworzenie procedur, dokumentów, przegadanie ich z załogą, to są trzy kroki. Czwartym jest zrobienie z nich wyciągu zewnętrznego, dostępnego dla klientów najczęściej, ewentualnie dla pracowników, ale raczej dla klientów. I ten wyciąg zewnętrzny spełniać będzie obowiązek informowania o tym, w jaki sposób dane klientów są przetwarzane, a więc będzie czymś, co mogło się Państwu obić o uszy pod hasłem klauzula informacyjna, albo z jeszcze większym prawdopodobieństwem obiło się Państwu o uszy pod hasłem polityka prywatności. To jest właśnie taki wyciąg z tych wewnętrznych procedur, z tych wewnętrznych dokumentów i ten wyciąg z naturalnych powodów nawet zwykłego cyberbezpieczeństwa nie będzie zawierał informacji, na ile zamków zamykacie Państwo segregatory i gdzie je trzymacie i gdzie są kluczyki ukryte, albo jak długie są hasła, albo w ogóle jak brzmią, to naturalne, ale będzie to wyciąg w zakresie tego na przykład, to jest przetwarzane przez te organizacje i piszemy to w polityce prywatności. Jakie jest zakres zbierania tych danych osobowych, po co, w jakim celu, jak długo, tak? Tych rzeczy mają prawo nasi odbiorcy dowiedzieć się z polityki prywatności. W jaki sposób te dane są przetwarzane i czy dzieje się to przy pomocy kogoś z zewnątrz, jeśli tak, to kogo, czy to jest zewnętrzna firma, czy to jest firma z zagranicy, na jakich zasadach to się dzieje, czy da się to wyłączyć. Będziemy mogli tutaj też wspominać naturalnie o plikach cookies, bo często robi się to w odrębnym dokumencie polityka cookies zwanym, ale ja akurat prywatnie jestem zwolennikiem, żeby to było wszystko w jednym miejscu, żeby ludziom się nie myliło, nie mieszało. Dlaczego udało nam się w sposób skuteczny gdzieś z Unią Europejską lub poza Unią Europejską danymi rzeczami, powiedziałbym, podzielić i tak dalej, i tak dalej. Czy w danej organizacji jest inspektor ochrony danych osobowych? Z reguły w Państwa organizacjach nie będzie takiej potrzeby, bo to jest po prostu zbyt mała organizacja, ale też warto, żeby powiedzieć, że nie jest powołany i dlaczego. W jakim celu te dane są przetwarzane, jak długo, po jakim czasie zostaną usunięte i tak dalej, i tak dalej. Następna rzecz to jest to, jakie się ma jako odwiedzający tę na przykład stronę internetową obowiązki, czy nie jest tak, że ze względu na to, że się tam przebywa, to ma się jakieś koniecznie przesłanki do spełnienia odpowiedniego zachowania, nie wiem, nie dystrybuowania pornografii, nie naruszania praw autorskich, jakie ma się z kolei prawa przysługujące osobom przetwarzanym
omawiamy w innym materiale, ale tak pokrótce mówiąc, jest to prawo do informacji, które ten dokument właśnie spełnia. Jest to prawo do wglądu, żeby dowiedzieć się nie jak przetwarzane są dane, tylko jakie przetwarzane są dane, czyli jakim dysponujecie moim adresem, jakim dysponujecie moim mailem, którędy robicie to, którędy robicie tamto i tak dalej, i tak dalej. Prawo do cofnięcia zgody na wyrażanie, na przetwarzanie danych osobowych, prawo do ewentualnie sprzeciwu, jeżeli podstawa była inna niż zgoda, prawo do usuwania danych całkowitego, czyli tak zwane prawo do bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do dostępu do tych danych, do sprostowania ich, na przykład zmienił się adres fizyczny, zmieniliśmy nazwisko, prawo do przeniesienia danych, to wszystko się powinno w tym znaleźć, również prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i nie tylko znaleźć jako taka wyliczanka, ale również jako informacja w zakresie tego, którędy i w jaki sposób te prawa zrealizować, w jaki sposób zachować się w kontekście plików cookies, jak można je włączyć, wyłączyć. Tutaj też na marginesie sygnalizuję Państwu, że w 2023 roku spodziewamy się coraz częstszych sytuacji zmieniających te banery cookies, które pojawiają się na samym początku naszej drogi na daną stronę internetową. Zmiana miałaby być bardziej w tę stronę, że mamy możliwość wyboru poszczególnych plików cookies, które chcemy, nie chcemy, albo w ogóle zmienienia w ten sposób, że całkiem nie chcemy, bo dotąd z reguły można było kliknąć tylko OK, a jeśli się umiało, to zmienić w swojej przeglądarce internetowej to ustawienie, ale w praktyce nie było to tak proste i przejrzyste, jak docelowo ma stać się obecnie. No i dzięki temu, co omówiłem pokrótce teraz, mamy ten wyciąg, klauzulę informacyjną, politykę prywatności, politykę cookies, zwał jak zwał, to już jest wtórne z punktu widzenia RODO. Chodzi o to, żeby osoba była poinformowana, na czym niejako stoi, dołączając do nas, czy to podpisując umowę czy fizyczną, czy to zamawiając coś przez internet i tak dalej. Mamy wówczas kolejny krok, czwarty, czyli spełnienie obowiązku informacyjnego, czyli zrobienie wyciągu z naszego wewnętrznego RODO i dodanie do tego paru rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, w tym m.in. praw, jakie tym osobom przysługują i metod ich realizacji. Kolejny krok, piąty i ostatni, to jest coś, co nazwałbym krokiem zapętlonym, czyli permanentna weryfikacja. Tak jak to Państwu już zasygnalizowałem w kontekście tego, że te dokumenty powstałe wskutek wdrażania RODO nie powinny być dokumentami martwymi, tak w ogóle cały temat RODO nie powinien być taki, że zrobiliśmy raz a dobrze, tylko potraktowane na zasadzie, że nie da się tego zrobić raz a dobrze i trzeba raz na jakiś czas to odświeżać, weryfikować, patrzeć sobie samemu na ręce. A może stało się tak, że nasza firma zaczęła się mieścić w innym miejscu i wszystkie zapisy są nieaktualne o tym, na ile zamków drzwi i ilu ochroniarzy bronione są te papiery. A może stało się tak, że dołączył do nas członek załogi i zupełnie jest to niepouwzględniane. A może stało się tak, że zaczęliśmy korzystać z nowego narzędzia internetowego i ono tym sposobem w jakiś sposób nam tutaj ingeruje i sprawia, że jest nam łatwiej od strony stricte logistycznej, ale jednocześnie trudniej, powiedzmy, przez moment od strony RODO, dopóki go nie uwzględniliśmy. A może jest to narzędzie z zagranicy? A może. Sytuacje się mnożą i po prostu piąty krok tego, jak ogarnąć sobie w organizacji RODO, brzmi raz na jakiś czas odświeżać. Odświeżać, weryfikować, często się mówi o kwartale, półroczu, ostatecznie o roku, ale raz na jakiś czas robić sobie tutaj weryfikację tego, czy coś się nie zmieniło, czy coś nie wymaga odświeżenia, czy może jakiś pół żartem, pół serio tajemniczy klient nie powinien nas sprawdzić. Wiecie już Państwo plus minus do czego tutaj dążę. Zróbmy zatem na palcach podsumowanie. Dopiero teraz, tak jak Państwu mówię, ujawniam, ile tych kroków jest, a więc było ich 5. Pierwszy krok. Rachunek sumienia, audyt, zastanowienie się nad tym, jak w tej chwili w organizacji mojej to wygląda, lub jeśli to jest organizacja nowa, jak ma wyglądać w idealnym świecie, gdzie nie będę musiał tego sprzątać sam po sobie. Drugi krok. Powstają wskutek tego dokumenty, rejestr czynności przetwarzania i nie tylko, zasady, procedury, metody obsykiwania danych osobowych, rekomendacje co do długości haseł itd. Trzeci krok.
jakby przeszkolenie, niech się zostanie to słowo, przeszkolenie członków załogi, jeśli ją mamy, w zakresie tych rzeczy, co się zmieniło, co będzie po nowemu, po staremu i tak dalej. Czwarty krok, stworzenie wyciągu z tych dokumentów, z tych zasad, z tego szkolenia na zewnątrz, dzięki czemu klienci wiedzą, na czym stoją w dokumencie najczęściej znanym Państwu pod hasłem polityka prywatności. Piąty krok, permanentne odświeżanie, regularne weryfikowanie, sprawdzanie, czy czegoś tutaj nie trzeba podrasować, czy coś się jednak w naszej organizacji nie zmieniło i nie ma tutaj potrzeby zrobienia tego jakoś delikatnie inaczej i zmodyfikowania. Dzięki temu będziecie Państwo mieli rodowity, pół żartem, pół serio mówiąc, spokój. Gdybyście Państwo mieli jakieś pytania, to naturalnie polecamy się do kontaktu. Bardzo możliwe, że traficie Państwo na mnie, bo RODO to rzecz, która bardzo mnie osobiście ciekawi i mam już okazję, miałem już wiele razy gdzieś tutaj na ten temat pomagać, wypowiadać się, więc zapraszamy i ja zapraszam do kontaktu. Bardzo dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie.